Hej czołem, witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Gorąco to jest słowo kluczowe, bo u mnie za oknem jak była wiosna, tak wiosny nie ma. Znów pada śnieg, pada deszcz i jest naprawdę mroźno. Wczoraj 3 stopnie w ciągu dnia, a w nocy nawet strach patrzeć na wyświetlacz. Także słuchajcie, oczekuję naprawdę wiosny. Mam nadzieję, że niedługo do nas zawita. Dzisiaj przychodzę do Was z makijażem pół na pół. Będziemy się bawić zarówno drogimi kosmetykami typu Sephora, Douglas i takimi naprawdę już z wyższej półki cenowej, jak i też bardzo budżetowymi, tanimi kosmetykami. Chciałabym tutaj Wam zaprezentować moich ulubieńców, właśnie jeśli chodzi o te zupełnie inne, że tak powiem, zasoby portfela. Także mam nadzieję, że wykreujemy coś fajnego. Mam tutaj przed sobą masę kosmetyków i tak jak już Wam wspomniałam, wyselekcjonowałam kosmetyki, które bardzo lubię, do których często wracam. To jest mój must have i musi się koniecznie znajdować w moich szufladach. Jeśli któryś z kosmetyków mi się kończy, to kupuję po prostu nowy. Także zapowiada się dość długi film, nie chcę przedłużać, ale szybko jeszcze tylko zachęcę, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, bądź jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zostaw suba, zostaw łapkę w górę, pamiętaj o kliknięciu dzwoneczka, ciebie to nic nie kosztuje, a sprawia, że kanał się rozrasta. Wiadomo, wpływa to też na mnie pozytywnie, że chce mi się nagrywać dla Was ciągle nowe treści. No i to tyle, przechodzimy już do samego makijażu. I zróbmy może z tej strony makijaż kosmetykami droższymi, natomiast z tej strony pójdą budżetowe perełki. No i zaczynamy od strony droższej. Tutaj mam bazę, którą... W ogóle mam tutaj dwie bazy. Ta oczywiście tańsza z Belle, natomiast ta wiadomo droższa. To są zupełnie dwie inne bazy, zupełnie różne. Tą wybieram na co dzień w takim makijażu bardzo lekkim, żeby to był makijaż świeży, jak potrzebuje się obudzić, bo ona bardzo ładnie pachnie. I no tak, pobudza zmysły zdecydowanie, daje takiego kopa energetycznego. Tak, ta z kolei jest przeze mnie używana na imprezy, czy na jakieś takie większe wyjścia, gdzie zależy mi na tym, żeby podkład naprawdę bardzo dobrze się trzymał i był taki nie do zdarcia. A to jest J1 Jelly Pack by Recipe i to jest koreański bodajże produkt. 50 ml nie do zużycia, dosłownie ogromne opakowanie. I baza jest bardzo taka żelowa, nie wiem czy to widać, ona jest bardzo klejąca, w zasadzie jak klej, a bardzo taka trzyma podkłady na mur, beton, jest dosłownie jak klej, więc przychwytuje, przyłapuje i nic się z podkładami nie dzieje, a można szaleć, balować do białego rana, a wszystko jest na swoim miejscu. No i na stronę tańszą nakładamy Belle Juicy Strobe Base. To jest, tak jak już Wam wspomniałam, zupełnie inna bajka. Ta baza jest rozświetlająca i w konsystencji nawet jest inna, bo tamta była taka właśnie jak klej, a tak ta jest bardzo kremowa, wodnista, świetnie szybko się wtapia, zupełnie niewyczuwalna na skórze, pięknie pachnie, co już Wam zresztą wspomniałam. Za to lubię sięgać po ten produkt i w takich dziennych makijażach naprawdę jest to dla mnie taki dodatkowy krok trochę w pielęgnacji, bo jest jak krem po prostu. Dodaje fajnego nawilżenia, delikatnego rozświetlenia na zasadzie takiego mokrego błysku. Naprawdę bardzo sympatyczny produkt. No i tutaj mamy koszt 170 zł, coś koło tego, w zależności oczywiście gdzie będziecie patrzeć, szukać. Natomiast tutaj mamy ile? Niecałe 15 zł, na pewno poniżej 15 zł, chyba 10,99, o ile się nie mylę. Także delikatna różnica, ta nieduża, ale delikatna jest, jeśli chodzi o cenę. Muszę uważać, bo tutaj na tą stronę wszystko się już łapie, już czuję każdy jeden włosek, jakiś taki paproszek. Szybko trzeba tutaj działać, bo ta baza, no, że tak powiem, zbiera wszystko z otoczenia. Dobra, podkłady mam tutaj, inaczej, nie, no dobrze. Przetrzymam. Już się zakręciłam. Strona droższa to jest Yves Saint Laurent i to jest All Hours Foundation. Nowa formuła. Te podkłady już jakiś czas
są na rynku, teraz pojawiły się nie tak dawno, jeśli chodzi o nową formułę. I to są produkty, które są z jednej strony matowe, ale też rozświetlające. Bardzo, bardzo się lubimy. Sięgam po nie właśnie przy okazji jakichś imprez, większych wyjść, bo te podkłady, ten podkład jest bardzo, że tak powiem, długotrwały. Tutaj też nic się z nim nie dzieje, pięknie się utrzymuje i no, sięgam po niego, jak potrzebuję takiego pewniaka. Mój odcień LN7, bardzo taki neutralny, zaraz zobaczycie, beżowy, fajny, a w sumie to może będę już nakładać od razu i tak, i będziemy sobie gadać. Na razie sobie go tylko łapkami tutaj na połowę twarzy nałożę. I to jest podkład, który z jednej strony ma genialne krycie. Naprawdę spokojnie można zbudować pełne krycie, jeśli chodzi o ten produkt. Pięknie wszystko maskuje, kamufluje, pięknie się wtapia, a przy tym jest ultra lekki. Tak więc naprawdę tutaj czuć pieniądz, jakby to powiedział klasyk, bo formuła jest naprawdę najlepszej jakości. No i też wiem, że jak robiłam film, to dużo pojawiło się od Was komentarzy, że mieliście bądź testowaliście i bardzo byliście zadowoleni, tak więc to nie tylko jest moja opinia, ale też właśnie Wasza, widzów, którzy wypowiedzieli się w temacie i no większość jednak komentarzy była pozytywna. On pozostawia takie satynowe wykończenie. Tutaj ta skóra nie jest błyszcząca, ona jest jedwabista, taka gładziuteńka. No, ale ciągle jeszcze jest jak skóra, nie robi się tutaj żadna macha, nie ma podkreślonych żadnej tekstury. Także no naprawdę genialny, genialny kosmetyk na wyjścia, a jak najbardziej polecam. Już widać różnicę w stronach. No i sięgnijmy teraz po tańszy produkt. Tutaj mam z kolei, uwaga, uwaga, ile ten kosztował? No tutaj jest koszt, myślę, około 200 zł, natomiast tutaj mamy całe 15 i to jest odcień Vanilla 04. Perfect Finish Foundation, średnie do pełnego krycia, podkład znajdziecie w Primarku, mamy tutaj witaminę C, no i naturalne wykończenie. Tutaj ten odcień jest delikatnie bardziej chłodny od tego, ten był ciut bardziej ciepły, ten bardziej widzimy, neutralny jednak. Natomiast słuchajcie, to po raz kolejny jest podkład, po który sięgam na co dzień. Ten na co dzień, ten na imprezy. Tutaj ten produkt jest ciut bardziej mokry, ciut bardziej taki, no właśnie, nawilżający, podczas gdy ten jest bardziej satynowy i faktycznie bardziej w stronę matowego, ale z drugiej strony, żeby Was nie przeraziło to słowo matowy, bo no mnie na przykład podkłady, które są matowe, przerażają, samo słowo mnie przeraża, bo mam skórę suchą, nic bardziej mylnego. Tutaj ten mat to jest bardziej taka satynka, nie obawiajcie się o to, że nie wiem, że będzie on jakoś wysuszał, czy coś w tym stylu, czy że będzie pozostawiał jakieś takie pudrowe wykończenie, naprawdę. No tutaj genialna jest ta formuła, tutaj bardziej, tak jak mówię, mokra, bardziej na co dzień, tutaj też jest delikatnie gorsze to krycie, ale ten produkt naprawdę też bardzo fajnie mi się sprawdza i no też nie jest tak długotrwały jak ten, tutaj trzeba przyznać, że no ten jednak, no co i za coś, słuchajcie, cena jest bardziej atrakcyjna, no ale może nie ma tutaj takich fajerwerków jak tutaj. O, widać, że ten jest bardziej jasny, że tutaj jest jaśniej, tutaj jest ciut bardziej żółto. Ale słuchajcie, dzisiaj nie wybierałam kosmetyków, które są swoimi odpowiednikami, tylko że budżetowymi, tylko wybierałam moich ulubieńców, tak więc nie sugerujcie się, bo tutaj będą zupełnie dwa inne makijaże. Tak więc tutaj ostrzegam już na samym początku, no bo tutaj pojawiają się te różnice. Przejdźmy zatem do korektorów. Tutaj mam na pozór bardzo identyczne produkty. Wszystko tutaj, począwszy od opakowania po aplikator, jest podobne. Natomiast ten tutaj to jest Yves Saint Laurent. Kto nie zna, chyba wszyscy znają. Touche Eclat. Taki korektoro-rozświetlacz. Produkt, który pięknie tutaj nadaje się właśnie pod oko, żeby rozświetlić centralną część twarzy. Natomiast tutaj mam Pro, PS Pro. I to też jest rozświetlający korektor. Tyle, że z Primarka. No,
kwestia ceny, duża różnica, ten około 125 bodajże tyle za niego dawałam, natomiast ten tutaj 17 zł, ale zupełnie mają inne formuły, o ile ten właśnie z Yves Saint Laurent jest bardzo taki leciutki, tutaj widać, że krycie jest bardzo znikome, lubię go nakładać sobie tutaj pod oko właśnie, w centralną część twarzy, żeby sobie rozświetlić i będę od razu nakładać i gadać. Natomiast tak, to jest produkt bardziej jednak odbijający światło. Tutaj pigment jest bardzo delikatny, a natomiast w tym drugim produkcie już jest pigment bardziej konkretny, mocny, zresztą zaraz zobaczycie. Nałożę sobie ten i od razu nałożę też ten z Primarka, jego nie nakładam pod oko, tutaj nakładam inny produkt, zaraz zobaczycie, bo no on jest trochę za ciężki, za bardzo pudrowy jednak i tutaj krycie jest za mocne pod oko, bo no może trochę obciążać tą okolice pod okiem jednak. No widać już, prawda, że tutaj jest dużo mocniejszy pigment, tutaj jest delikatniejszy. Dobra, wracam do gąbeczki. I działamy. I jak widzicie, tutaj w zupełnie inne partie twarzy te produkty u mnie się sprawdzają, bo ten droższy nakładam głównie pod okiem, natomiast ten tańszy w codziennym makijażu wędruje raczej, żeby rozświetlić sobie centralną część twarzy, więc nakładam go na nos, na brodę i tutaj przy nosie, przy płatkach nosa. No tutaj widać, że jest mocniejsze rozświetlenie z tej strony. A na pozór produkty wydawałoby się identyczne. No formuła zupełnie różna. No i korektorów ciąg dalszy. Tutaj mam kolejne dwa produkty, a też bardzo teoretycznie podobne, jeśli chodzi o opakowanie, ale zupełnie inne formuły. Tutaj mam MAC i to jest Prolong Wear Conceal w odcieniu NC15. Bardzo mocno kryjący korektor, którego używam, żeby zamaskować sobie jakieś niedoskonałości. Natomiast tutaj mam Belle i to jest K-Makeup antyoksydacyjny korektor z białą herbatą. I ten produkt wędruje tutaj na okolice pod okiem, bo jest dużo lżejszy, właśnie bardziej taki wodnisty, ten tutaj ma mocniejsze z kolei krycie, więc na odwrót jak w tych poprzednich, prawda? Dobra, zacznę może tutaj od Belle i tutaj sobie od razu go nałożę. A ten to jest odcień Porcelain. W ogóle nie powiedziałam Wam odcieni poprzednich, ale nie wiem, nie widzę tutaj, przynajmniej w tym z Primarka. Chyba nie ma odcienia, natomiast na pewno ten tutaj Touche Eclat to jest odcień 2. Wtłaczam sobie tutaj ten korektor z Belle, rozświetlając okolice pod okiem. No i oj, pięknie się wtapia. Słuchajcie, to jest naprawdę tak budżetowy kosmetyk. Jego koszt też około, nie wiem, 12 zł, 10,99, coś koło tego, na pewno poniżej 15. A no, wygląda tutaj mega pięknie, przynajmniej u mnie on naprawdę fajnie się sprawdza w takim codziennym użytkowaniu. Natomiast MAC to już jest koszt około 75 bodajże złotych za 15 ml. No i najpierw sobie tutaj z pompeczki go wyciągnę i delikatnie łapuncjami powciskam tutaj, gdzie jeszcze jakieś takie przebijają niedoskonałości. I ten odcień NC15 też jest bardzo taki neutralny, pięknie wtapiający się w moją jasną karnację, ale taką z żółtym delikatnie pod tonem. Jest delikatnie jaśniejszy od mojego podkładu. Natomiast no pięknie się wtapia, słuchajcie. Naprawdę można go pięknie tutaj, że tak powiem, wyblendować w skórę. Tu jeszcze sobie go dam, gdzie jakieś takie zaciemnienia mam na skórze. Tutaj jeszcze na te niedoskonałości moje z tej strony nałożę odrobinę tego korektora z Belle. Chociaż jest jaśniutki, to on też ładnie tutaj fajnie się adaptuje i kamufluje.
jakieś takie przebijające niedoskonałości. Więc tak, jeszcze tutaj muszę podziałać z tą stroną. Czy wy też tak macie, że jedna strona twarzy zawsze ma więcej niedoskonałości i ta tekstura jest bardziej podkreślona niż druga? U mnie ta strona zazwyczaj jest gorsza, a ta strona jest zawsze lepsza. Chyba dlatego, że śpię na boku, tak mi się wydaje. Tutaj muszę zawsze więcej czasu poświęcić, żeby doprowadzić tę stronę do ładu. Ale nie narzekam. Jeśli chodzi o pudry, no to tutaj mam też straszną różnicę cenową, przepaść dosłownie. Bo ten puder, to jest puder z Action, Sherry Luscious, taki pachnący właśnie wiśniami, produkt z Max & More, którego koszt to około 8 zł. Albo 6,99 albo 8,99, już teraz nie pamiętam. Natomiast tutaj z kolei mam mój ukochany, ulubiony La Mer, który kosztuje około 300 zł. Tak w przybliżeniu. To już jest któreś moje opakowanie. Naprawdę używam go od lat i uwielbiam ten kosmetyk za to, że dosłownie nie ma cery, na której on by wyglądał źle. Czy to jest skóra przesuszona, dojrzała, czy jakaś taka właśnie normalna. No wiadomo, to jest produkt dla osób, które nie potrzebują mocnego zmatowienia, bo to jest puder jednak rozświetlający. On ma w sobie takie ultra maleńkie drobinki miki, zresztą jest tak drobno zmielony, że dosłownie pod paluchem, no tutaj wszystko się ślizga w momencie. Natomiast drugi produkt, no już troszeczkę jest może cięższy, ale po kolei, bo na razie tutaj skupiam się na La Mer. Naprawdę dla cer dojrzałych, dla osób, które nie chcą podkreślać tekstury, żadnych zmarszczek, które nie chcą widzieć produktu, pudru na skórze, w zasadzie szukają czegoś, co utrwali, delikatnie zabezpieczy podkład, ale będzie zupełnie niewidoczne, to jest świetna, no, świetne rozwiązanie. Tutaj nic nie ma, nic nie widać. W momencie skóra wygląda jak po Photoshopie. I na podczyszczony pędzelek przechodzę tutaj do tego produktu. I ten puder wygląda tak. Zobaczcie, tutaj kolorystycznie się różnią. Ten z La Mer jest bardziej żółty jednak. Ten jest bardziej taki biały, nawet w stronę różu. Natomiast na skórze nie ma to większej różnicy, bo one pięknie się oba wtapiają i są niewidoczne. I ten właśnie z Action też pięknie utrwala, też pięknie bluruje, wygładza tą skórę, że tutaj no, nie ma mowy o jakiejś teksturze, natomiast on już jest troszkę bardziej w stronę matowego finiszu, o ile ten jest bardziej satynowy, nie ma tutaj jakiegoś połysku, wiadomo, przesadnego, natomiast ten w wykończeniu jest troszkę bardziej taki właśnie, nie chcę mówić tępy, ale no na pewno tutaj jest większy mat niż tu. No ale też różnica w cenie jest spora. Ale na co dzień bardzo lubię po niego sięgać. Brwi machnęłam szybko poza kamerą, bo tutaj nic się nie zmienia, jeśli chodzi o makijaż moich brwi, w zależności od, nie wiem, czy to impreza, czy na co dzień, zawsze używam tych samych produktów, tak więc tutaj zazwyczaj na moich brwiach lądują budżetowe, czy to kredki, czy jakiś właśnie żel, tak więc pomijam ten krok. Przechodzimy już do makijażu oka. Jeśli chodzi o palety z cieniami, to tutaj mam dwie paletki. Pierwsza, bardziej budżetowa, to jest Affect, którą bardzo lubię i często, gęsto w makijażu dziennym sięgam po tą paletę. Natomiast nieco droższa to jest Carly Bible, ale po kolei. Affect to jest Sweet Harmony i te palety obie są bardzo do siebie zbliżone, bo zobaczcie, tutaj mam kolorystykę właśnie takich delikatnych brązów, róży, takich chłodnych, nawet brudnych, trochę właśnie wpadających nawet w brąz. No i w tej palecie właśnie Carly Bible, zaraz zobaczycie, jaka ona jest prześmigana przeze mnie. Naprawdę lubię tą paletę i to widać po jej zużyciu. Ona już
no tutaj powoli wychodzą niektóre cienie. Natomiast tutaj też ta kolorystyka wbrew pozorom jest dość podobna i tutaj też mam o mój ulubiony cień, taki fioleto-róż z brązem. No i tutaj mamy też taki brązik, po który sięgam na co dzień. Natomiast ta paleta już się pojawiła. Pojawiła się jakiś czas temu przy okazji zamiany kosmetyczek z Kasią, więc odpuszczam sobie ten produkt i wyciągnęłam tutaj tą paletę. To też jest Anastasia Beverly Hills i chciałabym, żebyśmy dzisiaj po prostu pobawili się tutaj tymi cieniami, bo tego produktu dawno na kanale nie było, a jeśli chodzi o palety droższe, to bardzo często właśnie sięgam po Anastazję. Lubię te palety bardzo. Słuchajcie, formuła tych cieni, wszystko tutaj jest na tak. Tak więc co, zacznijmy może od właśnie makijażu tą paletą. Oczywiście tutaj makijaż oka będzie zupełnie różny w zależności od strony. Natomiast tak, zacznijmy może od tego cienia kredyt, który jest takim ciepłym brązem, dość ciemnym, trochę już w czekoladę wpadającym. I nałożę sobie ten cień w załamanie i w zewnętrzny kącik. Będę robić dzisiaj proste makijaże, żebyśmy się wyrobili z czasem i żeby ten film nie trwał całe wieki. Tutaj cieniowanie samo się robi, naprawdę, nie trzeba tutaj kombinować. Przejdę teraz od razu do wewnętrznego kącika, do tego tutaj jasnego cienia. Nie wiem, czy to jest róż. Co to jest za kolor? Taki bardzo cielisty. I wciskam sobie ten cień od razu tutaj w wewnętrzny kącik. Kamera mi świruje. I się rozmazuje obraz. O, teraz już jest lepiej. Dobra. Kolejny cień to ta piękna folia. To już jest taki bardziej właśnie w brąz. Taki pędzelek. To jest bardzo sypki cień, więc tutaj trzeba ostrożnie, na pewno bardziej płaski pędzelek sobie wybrać i bardziej stemplując wciskać go, bo on się dość sypie. Oczywiście można nałożyć go na mokry pędzel, wtedy robi się nam bardziej wyrazista folia, ale no ja jednak, wystarczy mi po prostu dzisiaj taki delikatniejszy, subtelniejszy efekt. Wezmę sobie jeszcze tutaj tego cienia Ginger, to jest taki właśnie brąz z pomarańczem, trochę na pędzelek i jeszcze tutaj powyżej załamania porozcieram sobie, rozdymię. No i przechodzę na dół oka, wracam do mojego precyzyjnego pędzelka i do cienia tego tutaj właśnie złotego, tej folii pięknej i nałożę sobie odrobinę tego cienia jeszcze tutaj w wewnętrzny kącik, ale niewiele. I przechodzę teraz do cienia kredyt. Tego brązu ciemnego i na podczyszczony pędzelek nakładam, wciskając w zewnętrzny kącik i ładnie łączę sobie górę z dołem. No i teraz jeszcze przejdę sobie do mojego cienia Ginger, którym wszystko ładnie zmiękczę po to, żeby właśnie no złagodzić te wszystkie granice i żeby też pojawiło się nam tutaj trochę koloru. No i słuchajcie, makijaż oka w zasadzie gotowy. Dosłownie trwało to, nie wiem, 2 minuty. Przejdźmy w takim razie na drugie oko i do palety Affect. No i tutaj zrobimy sobie coś bardziej tak jak na co dzień robię, czyli korzystając z tego różu, takiego cielistego, z tego brązu, to są chyba 3 cienie. No jeszcze może ten, po który często sięgam w takim dziennym makijażu. Tutaj mam czysty pędzelek. No i co, zacznijmy może od tego Mother's Earth, czyli Matka Ziemia, tak to przetłumaczylibyśmy. I nałożę sobie ten brązik tutaj w załamanie delikatnie. To jest w ogóle cień idealny na co dzień. Taki w dziennym makijażu, słuchajcie, bardzo subtelny, fajny. Pięknie tutaj się nadaje do większości makijaży. Bardzo taki uniwersalny cień. Goodies. Ten cień wędruje na pewno na moją ruchomą powiekę, a często go wykorzystuję właśnie nakładając go po całości, na całą powiekę, rozcierając i tyle, i jazda w miasto. No i dzisiaj zrobimy, no nie no, dzisiaj troszeczkę bardziej się wysilę, ale tak, nakładam go tutaj.
pięknie wygląda. Słuchajcie, to jest kolor, który naturalnie mamy w skórze, bardzo taki cielisty róż, który no, super pasuje do zielonej tęczówki oka, którą ja mam, ale tak samo do niebieskiej na przykład, do oczu piwnych. I on jest bardzo też taki satynowy, pięknie się go rozmiękcza, rozdymia, naprawdę nie ma z nim żadnego problemu. No to co, przejdę od razu też do wewnętrznego kącika oka i do tego cienia VIP, pięknego, połyskującego, fajna błyskotka i nałożę sobie właśnie, żeby trochę rozświetlić ten wewnętrzny kącik, o, jak będzie taki pędzelek. To też jest bardzo sypki cień, więc tutaj też trzeba ostrożnie, bo on się może sypać. I przejdę sobie jeszcze do tego tutaj ciemnego cienia, który nałożę trochę tutaj w zewnętrzny kącik, żeby jeszcze oko było bardziej takie trójwymiarowe i no, delikatnie, żeby tutaj przyciemnić tą linię rzęs. Też często sięgam po ten cień, bardzo go lubię. Bardzo ładnie też można nim sobie delikatnie przydymić właśnie zewnętrzny kącik. Ale chyba nie będę go nakładać dużo, zrobimy taki kontrast, to oko ciemniejsze, to jaśniejsze, do koloru, do wyboru, dla fanów delikatniejszych makijaży i nieco bardziej wyrazistych. Znów sięgam po czysty pędzelek i delikatnie sobie tutaj czyszczę wszystko. No dobra, no i jeszcze tutaj pracuję nad tym moim cieniowaniem. Dajcie znać w komentarzach pod filmem, czy jesteście team bardziej mocne, wyraziste makijaże, czy bardziej jednak team delikatne, minimalistyczne, bo jestem ciekawa. Dobra, przechodzimy na dół powieki, no i tutaj znów sięgam po ten cień Symphony. Nałożę go odrobinę w zewnętrzny kącik. Delikatnie chcę sobie przyciemnić. No i tym cieniem Mother's Earth będę sobie tutaj ładnie jeszcze zaznaczać tą dolną powiekę, rozcierając ładnie, żeby oko delikatnie się powiększyło optycznie, i rozcieram też ten brąz ciemny. I tutaj jeszcze na dół wewnętrzny kącik odrobinę dołożę Dreamer, tego takiego, to też jest folia, ale bardziej już różowa z kolorem, tutaj więcej tego koloru jednak się nam pojawia. Będzie taki fajny akcent różu. Oczy mamy gotowe, szybko dokleiłam tylko sztuczne rzęsy, no i możemy przejść do konturu. Tutaj mam dwa produkty, które bardzo lubię i po które często sięgam, chociaż różnią się cenowo, są naprawdę, myślę, porównywalne, jeśli chodzi o jakość. Pierwszy to jest paleta Kaleidos i ta paleta to jest koszt około albo 120, albo 150 zł, coś koło tego, za trzy produkty, odcień medium. Po otwarciu wygląda tak, mamy tutaj puder i dwa bronzery, jeden cieplejszy, drugi chłodniejszy. Ja zazwyczaj miksuję sobie oba, bo ten troszeczkę jest za ciepły, a ten z kolei jest zbyt chłodny, więc optymalnie po zmiksowaniu dwóch wyglądają bardzo naturalnie na policzku. Natomiast tańszy produkt, zdecydowanie dużo tańszy, to jest Bel Hypoallergenic Fresh Bronze Powder i tutaj mamy 9 gramów. Słuchajcie, świetny bronzer, bardzo go lubię. Co jest ciekawe, tutaj prawie w ogóle nie widać zużycia, a używam go no, co drugi dzień, może nie codziennie, tutaj to by było może przekłamanie z mojej strony, ale naprawdę, słuchajcie, bardzo często ten właśnie produkt wędruje na mój policzek przy takich makijażach codziennych po prostu. Dobra, no to co, zaczynamy od palety Kaleidos, muszę tylko znaleźć czysty pędzelek, niech będzie może taki, puchaty, no i miksuję sobie oba produkty i delikatnie nakładam.
Oczywiście ta paleta jest o tyle fajna, że produkty można sobie stopniować w zależności od efektu, czy chcecie mocniejszy, czy chcecie delikatniejszy. Te palety są dostępne też w trzech odcieniach: light, medium i dark. Mam oba i właśnie sięgam po medium i po light, ale chyba po medium jednak częściej aktualnie. Nic tutaj się nie odznacza, nie robią się plamy, produkty zupełnie niewidoczne. Naprawdę tutaj też szybkość pracy z tą paletą jest na ogromny plus. I wezmę teraz czysty pędzelek, żeby pokazać Wam, jak właśnie wygląda tutaj ten produkt, ten bardziej budżetowy. Nakładam też na pędzelek odrobinę i też sobie tutaj działam. Też ten produkt fajnie się stopniuje, można go nałożyć mniej, można go nałożyć więcej, w zależności od potrzeb, więc tutaj pod tym kątem te produkty są do siebie zbliżone. No tutaj może troszeczkę jest subtelniejszy ten pigment i produkt jest bardziej właśnie, on się w ogóle nie kruszy, on jest taki zbity, bardzo kamienisty, podczas gdy te produkty z Kaleidos są trochę bardziej sypkie, a przez to właśnie tutaj jest no subtelniejszy ten policzek i trzeba trochę więcej czasu poświęcić, żeby sobie ładnie zbudować kontur, no i żeby ładnie sobie tą twarz wymodelować, ale dla kogoś, kto lubi subtelny, delikatny efekt, myślę, ten produkt będzie idealny. Tak sobie myślę, czy dzisiaj nie zrezygnować z różu, bo jeśli chodzi o róż, to raczej sięgam po budżetowe produkty. Jakoś nie mam tutaj hype'a na wysokopółkowe. Nie wiem, nawet szczerze mówiąc, co bym tutaj mogła wyselekcjonować. No oczywiście mam tutaj jakieś tam Natasha Denona, po którą czasami sięgam, ale zdecydowanie częściej właśnie sięgam po bardzo budżetowe produkty. Także no, zaraz się jeszcze zastanowimy, czy będziemy nakładać róż. Natomiast przejdźmy do rozświetlaczy. No i tutaj mam dwa produkty. Nawet kolorystycznie zobaczcie, jak trafiłam, bo są podobne kolorystycznie. Natomiast tak, tutaj mam Ofre i to jest Glow Up paleta, która tutaj no, ma w sobie cztery piękne rozświetlacze, cztery oczywiście różne, kolorystycznie. To jest też produkt nie do zużycia, dosłownie tutaj te produkty mają tak fantastyczną formułę, że no, w ogóle nie widać zużycia, a naprawdę często po nie sięgam. Oczywiście lubię też produkty z Kaleidos, mają świetne rozświetlacze, ale myślę, że te są bardzo zbliżone do tego tutaj i dlatego w sumie wybrałam tą paletę. Tutaj mam Ingrid z kolei, Team X Glow Up Highlighter, rozświetlacz, który jest świetnym, budżetowym właśnie, można nawet powiedzieć, zamiennikiem Ofry, bo jego koszt to 20 zł w Lidlu kupiony, natomiast no, ta paleta jest zdecydowanie droższa, ale zabijcie mnie, nie wiem ile, pewnie coś około 200 zł, może nawet i więcej. Dobra, zaczynamy od tej tutaj palety, zmiksuję sobie te większe tutaj kółeczko rozświetlaczy z tej strony na policzek. No. I czy Wy to widzicie, co tutaj się dzieje? Tutaj jest bank, tafla, połysk, rozświetlenie, tu jest życie, tu jest wszystko. Uwielbiam, naprawdę świetna paleta, produkty świetne jakościowo i tutaj po raz kolejny jakby cena ma potwierdzenie w jakości. Natomiast tutaj przechodzę do tej palety, wcześniej sobie podczyszczę pędzelek, żeby wytrącić wszelki pigment. No i zobaczcie, jak z tej strony, co tutaj się też dzieje. Jest naprawdę bardzo porównywalny produkt według mnie, ale dużo tańszy. O, przygięłam z ilością. No, poszalałam. Tak, nie oszczędzając, z grubej rury. Pięknie się wtapia też ten produkt, też się robi piękna tafla, piękny połysk. A no, miodzio z jednej i z drugiej strony. Tutaj odrobinę jest ciemniejszy, no bo zmiksowałam sobie wszystkie te produkty, więc tutaj uzyskałam taki bardziej ciemny ten rozświetlacz. Tutaj jest bardziej takie złoto szampańskie, ale z obu stron produkty
dają mocny połysk, mocną taflę. Jeszcze sobie nałożymy na nosek odrobinę tego produktu i tutaj, a na brodę, o, sięgnijmy tutaj chociażby po ten rozświetlacz. No tutaj trzeba uważać naprawdę, bo chwila, moment i wow, no robi się bęk. Przechodzimy do ust. Jeśli chodzi o usta, to tutaj mam trzy produkty. Dlaczego trzy? Bo ten tutaj bardziej budżetowy duet codziennie prawie ostatnio katuję. Natomiast jeśli chcę coś bardziej, że tak powiem, z wyższej półki cenowej, to najchętniej wybierany, po który sięgam, jest ten produkt. To jest pomadka i La Maska Maya odcień. Taki bardzo różowiutki, o, dość uniwersalny odcień. Natomiast jeśli chodzi o budżetowy, to mam tutaj konturówkę Natio i to jest odcień nude. Natomiast błyszczyk, tak, jestem bardziej błyszczykowa, wy wiecie, to jest Freyara odcień 3001 i tutaj ten duet jest bardziej w brąz, ta pomadka bardziej w róż. Także będą zupełnie dwa różne makijaże ust. Dobra. Do połowy. Ta pomadka jest bardzo taka satynowa. Tutaj nie ma błysku, nie ma też jakiegoś matu takiego przesadnego. Wykończenie właśnie aksamitne, satynowe. I tak, ostatnio mam fazę zdecydowanie na brązy i na konturówki. Nigdy nie używałam konturówek, teraz się przeprosiłam z konturówkami, bo przedłużają po prostu trwałość pomadki. No i można też nimi fajnie sobie delikatnie powiększyć usta. I like it, tara, 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 I like it. No i chyba to mamy. Tak prezentuje się wykończony makijaż, makijaż pół na pół, drogie kosmetyki kontra tanie, bardziej budżetowe, na każdą kieszeń. Dajcie proszę znać, co myślicie i przede wszystkim, która strona bardziej Wam się podoba. Jestem mega ciekawa. Ja jak tak patrzę w lusterko, to oko bardziej podoba mi się to ciemniejsze, bo ja jednak lubię mocniejszy, wyrazisty, bardziej makijaż oka. Ale z kolei usta podobają mi się chyba jednak bardziej te powiększone, bardziej takie soczyste, mokre, nawilżone, całuśne, no ale to już wiadomo, jest kwestia gustu, także czekam na Wasze komentarze. Dajcie proszę znać właśnie, która wersja, czy to oko bardziej ciemne, wieczorowe, z różowymi ustami, delikatniejszymi, wiadomo, żeby tutaj się balansowało to, czy jednak bardziej oko właśnie subtelniejsze, delikatniejsze, trochę bardziej romantyczne, bo jednak róż tutaj się nam pojawia w tym makijażu, ale za to usta mamy bardziej w brąz, bardziej takie no mocniej podkreślone. Czekam na Wasze przemyślenia. To tyle, jeśli o mnie chodzi. Mam nadzieję, że ten film okazał się być dla Was w jakikolwiek sposób przydatny, pomocny albo ciekawy. Może coś tutaj podpatrzyliście. Czekam na Wasze przemyślenia, na propozycje, na kolejne filmy, na kolejne tematy do filmów. No i co? Żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnym filmie. Całusy. Pa!